Yeah, it's a crucial win for us, and you know, we didn't start the game that we wanted to. We had some moments that weren't our best, but I think that we showed some real good character in the end. And in the end, we'll take a win if it's ugly or not. To był bardzo ważny, kluczowy tak naprawdę mecz dla nas. Nie zaczęliśmy go za dobrze i mieliśmy w tym meczu kilka słabych momentów, ale walczyliśmy do końca i na końcu najważniejsze, niezależnie od stylu, najważniejsze jest dla nas zwycięstwo. Okay, thank you. We don't have questions. Or do we? I don't have questions about the cramps. Po polsku mam mówić, czy po angielsku? Angielsku. Okay, what is it? Like, do you have any health issues? Nothing I can, nothing that we can find. You know, we've done some different tests, but we'll just keep working on it. Okay, first of all, hello to everyone. No question, tough game. What we, by the way, expect. It's never easy to play against traveling Sopot. It's a natural tough game. A lot of people ask me how I prepared that game. It's a kind of crucial game for us. But for me, it was the most easier way to prepare this game because what to lose, we need to win and that's it. So we come with that kind of mindset. Okay. To był ważny i ciężki dla nas mecz, ale w Sopocie nigdy nie grało się łatwo. Pamiętam, że zawsze tak było. Wiele osób pytało mnie, jak przygotowywałem zespół do tego meczu, jak będziemy się przygotowywać. To jest taki ważny, kluczowy mecz dla nas. A dla mnie było to bardzo łatwe, bo to był mecz, o którym wiedzieliśmy, że po prostu musimy go wygrać i w takim nastawieniu po prostu tutaj przyjechaliśmy. As you see, my rotation is pretty much short and as lady asked about the cramps. That was problem even before I come to the team to join team. So we try to search something medical, but nothing special. Nothing special. Probably we should to somehow to try to keep focus about recovery after the game and to give him natural time to rest. This is, of course, part of it. But what I would like to say about the game, which is for me extremely difficult to explain. I need to watch to see one. We have 19 turnovers, and opponents Sopot has 18 offense rebound. We should lose game, according the numbers and according the stats. But somehow, unfortunately for Sopot. I can say because it's pretty much poor three-point shot and somehow in the end was a tight game and we were able to win. Also what I would like to mention to highlight one moment that after 2-3 minutes in the third quarter something happens with my team and we start to play much aggressive defense which really was helpful and we a little bit disturb Sopot in their usual routine. So those three things is kind of for me very important. Okay. Zacznijmy od tego. Gramy, jak wiadomo, dość skróconą rotacją. Było pytanie do Marka Klasena, czy coś mu dolega. A tak, jak już przyjechałem, są pewnego rodzaju problemy. Próbowaliśmy je zdiagnozować, próbowaliśmy im zaradzić. Na dzisiaj możemy zrobić tylko tyle, że będzie odpoczywał i będziemy się nim zajmować po meczu i będziemy starać się przygotowywać go do następnych meczów. To jest taki moment, że no, nic więcej nie możemy zrobić. Musimy go przygotować tak, żeby był w stanie grać. A jeżeli chodzi o sam mecz, dwie bardzo ciekawe, interesujące i niespotykane rzeczy. Przede wszystkim my jako Śląsk mieliśmy 19 strat, a Trefl miał 18 zbiórek w ataku. I według wszystkich numerów i wszystkich zasad koszykówki po prostu powinniśmy przegrać ten mecz, ale udało nam się go wygrać. A na końcu bardzo ważne było to, że w decydujących momentach my trafialiśmy, oni nie trafiali za trzy i w ten sposób udało nam się wygrać ten mecz. I don't think so that we respect opponent from beginning. I think so that our first quarter with receiving 20 points, I don't remember last time we received 27 points. So for me, this is the first thing. I don't believe that we respected opponent, at least not all our players. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie uszanowaliśmy, nie podeszliśmy do przeciwniku z odpowiednim szacunkiem i nastawieniem w tym meczu. To jak graliśmy w obronie w pierwszej części,
to, że ile punktów straciliśmy, wydaje mi się, że to pokazuje, że nie zrobiliśmy tego, a przynajmniej część moich zawodników tego tak podeszła. After that, it's very difficult to win the game when you are shooting 21 from the same for 3. I believe that we did try. We try not smart. We were not smart in our tries offensively because we didn't put the ball where we supposed to. But effort was there. I'm hoping that we can learn from this thing and do better future. Po drugie, jeżeli już chodzi o sam mecz, jego przebieg w dalszej części, bardzo trudno jest wygrać, kiedy rzuca się ze skutecznością 21% za 3. A nie mogę powiedzieć, że się nie staliśmy. Był wysiłek z naszej strony odpowiedni, natomiast nie graliśmy mądrze. A nie graliśmy mądrze, szczególnie w ataku, bo piłka nie trafiała tam, gdzie powinna trafić. Nie byliśmy w stanie tego odpowiednio zorganizować. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tego meczu, że nauczymy się grać mądrze i następnym razem będzie to wyglądało inaczej. What can I say? The only thing is we have to learn from this and move forward. You know, one more game before the playoffs to, yeah, that's it. Co mogę dodać? Musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu, musimy zobaczyć, jakie błędy popełniliśmy. Mamy jeszcze jeden mecz do playoffów, musimy grać lepiej. To wszystko.